Sztuka przekładu. Witam serdecznie, Dorota Gacek. W tym tygodniu w Sztuce Przekładu rozmawiamy o tomie Zgiełk czasu, zawierającym utwory prozatorskie Ossipa Mandelsztama w przekładzie profesora Ryszarda Przybylskiego. Wstęp do nowego wydania napisała Renata Lis i z nią właśnie o tym tomie rozmawiam. Dobry wieczór. Ossip Mandelsztam, wspaniały rosyjski poeta, jeden z największych. Jak pani pisze we wstępie, jednak mimo, że jest tak wybitnym poetą, nie do końca mamy jego pełen obraz. Na pewno wiemy o jego zmaganiu się z władzą radziecką, ze Stalinem, o jego śmierci w 1938 roku w drodze na zesłanie. Taki mamy obraz Mandelsztama. A dla pani, co jest właśnie w tym wybitnym twórcy najważniejsze? No właśnie taki poetycki dar, który on miał, który wspaniale opisuje jego żona, Nadjeżda Mandelsztam, w swoich wspomnieniach, ogromnych dwóch księgach, które już mamy w tej chwili szczęśliwie obie po polsku. Taki dar, no można powiedzieć natchnienie, ale to trochę nam spłaszczy tę sprawę. To był taki poeta śpiewający, przez którego coś mówiło. Ten jego talent był rodzajem takiej, można powiedzieć, łaski, nie wiadomo od kogo pochodzącej, może od Boga, może nie. W każdym razie czymś takim był, co go nachodziło i jakby brało go w posiadanie i on wtedy zaczynał z siebie wydobywać tę poezję, z początku nieukształtowaną, potem to jakby nabierało pewnych form. Nie było to pisanie, to nie był poeta taki zabiórkowy, który siedzi za biurkiem i pisze, prawda? Zupełnie nie, on w ruchu działał. Poezja mówiła przez niego wtedy, kiedy się poruszał. On biegał po pokoju, biegał po mieście. Jego teksty zapisywała często po prostu żona na podstawie tego, co on wypowiadał. Ona powtarza w tych swoich wspomnieniach takie zdanie, które jest cudowne. Ona mówi, że widziałam, jak powstają wiersze. Ma wielką wagę to zdanie, ponieważ ona była świadkiem w swoim poczuciu czegoś absolutnie niezwykłego. I również te prozy jego powstawały w taki sposób. One też były dyktowane. Wszystkie te prozy, z którymi mamy do czynienia w tomie Zgiełk czasu, on po prostu dyktował żonie. One płynęły z niego, ona to zapisywała. Potem jeszcze pewnie coś poprawiali, ale to jest takie niesamowite dla mnie. To po prostu jest taki rodzaj czy sposób rozumienia poezji, z którym się właściwie nie spotykamy dzisiaj. To gdzieś nas odsyła bardzo daleko, gdzieś do starożytnej Grecji, do takich właśnie poetów pieśniarzy, którzy zupełnie jeszcze nie pisali. Safona też pojawia się często w wypowiedziach Mandelsztama zapisanych przez jego żonę. Safona, Jezus Chrystus, to są te punkty odniesienia, do których on się jakoś odwołuje bezpośrednio. To jest jego tradycja. No a w samym życiorysie Mandelsztama, no rzeczywiście niesłychanie poruszający jest ten jego taki sposób istnienia, który jest trochę nieobecnością. Właściwie on istnieje w taki sposób, właściwie stale staramy się przywrócić jego obecność. To jakby wymazanie go przez Stalina w pewnym momencie z historii literatury rosyjskiej, a pośrednio też światowej, cały czas jest czymś, co próbuje się odwracać. Ta próba unicestwienia kogoś takiego, która jednak się nie udała, możemy powiedzieć na szczęście dzisiaj, ale jednak to przywracanie Mandelsztama do pełnej obecności cały czas jest procesem, który się jeszcze nie zakończył. Oczywiście najwięcej tutaj poeta zawdzięcza właśnie swojej żonie.